czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ale wielgas, to już jest chyba to. Ale no. A tamta jaka wielka. A już tutaj widzę. Dobrze by było, jakby tam ktoś jeszcze jeździł, nie tylko my. No już widać ją. Ale to wielkie jest, ja cię nie mogę. Konkret kosmos. A my koło tego jeździliśmy tutaj z pół godziny. Ale ktoś widzę jest. Albo grzybiarz, albo... Nie, to grzybiarz. Ale wypas jest. Gdzieś tu musimy się rozstawić ze sprzętami. Tymczasem. Co jest? Wielka, co? Wielka jest, kurwa. Bardziej tam ryjo, nie? Widzisz po tej góry. O, no to tam sobie możemy motocyklami dojechać, patrz, tu masz zjazd. Nie wiem, którym tylko oni tu wyjeżdżają, bo tam jakiś driver stoi za krzakiem. Widzę jakaś ścieżka, gdzie tam kawałek dalej może być droga, wiesz? No dobra, no to jeszcze kawałek tam pojedziemy. Ale ogrom tego, co? Chodź tu, kurwa! Kogo wołasz? Nie wiem, jakiś driver, kurwa, tam siedzi w krzakach. Dobra, dojedziemy. No patrz, no, tu jest zjazd, spoko. Jedzie. Buty ma krasowca. Grzybiarz. Suzuka. Upala ostro. Siema. Siemanko. Siema. Słuchaj, my tu przyjechali. Ryć trochę. Ale... Nie wiem, ja to drugi raz jestem. Wczoraj byłem pierwszy raz. Aha. Fajna Yamaha. No, taki złomek. Pierwszy. Gdzie no tam? Złomek, nie złomek. Ale co, tu można pojeździć? Polatać? No, z tego co wiem, to wszyscy tu latają. Tak. No, nie, no możemy. A jeszcze druga jakaś wyrobnia? Mówili dalej po tam... Po drugiej stronie ulicy coś tam jest, ale nie byłem. Z tego co ja się orientuję, to ona chyba jest czynna. Także... Aha. Nie wiem, to tu. Nie byłem jeszcze, jutro będę skupiony. Jest tu co podjechać. Słuchaj, tam mamy jechać samochodami? Zjedziemy tam? Wiesz co, ciężki temat jest tam. A to gdzie mamy stanąć? Wody, nie? Ale jest miejsce, żeby się zatrzymać tu po prawej dalej kawałek. Dobra, no to tam stajemy. Okej? Okay? Wodę widzę w zapasie, masz? Do chłodnicy pewnie, ja się gotuję. A powiedz, a jaka to jest Yamaha? Co to jest? TDR-ka. A mogę ci nagrywać, bo ja na YouTube'a. Spoko, TDR-ka 125. To jest ta wersja. Belgarda niby 32 konie. Nie wiem, bo my tu pierwszy raz przyjechali. To właśnie, że my tu jesteśmy na Peru. Mówię, ja mam rodzinę, która jest na tym samym punkcie. Ja nie jestem przeciwko są wędkarzem, ja bym nie zabronił wody, tylko żeby się kurwi. Ale nie podopnami. Jest kurwa tyle z drogi. Ale my tu jest... Ja mam małe dzieci, kurwa i tak dalej. Nie mogę spać i tak dalej. Ale my tu jeszcze raz jesteśmy. Nie kurwa do końca i zakręt i tam cała pić za podstawnymi okniami. Wtedy by ruszył. To jest dobrze. Ja wiem, no zdrowie przyjechać. Ja wiem, ale teraz zrobię sięgę pod same moje okno pierwsze. Aha, aha. No to było. Dobrze. Żebyście przekazali kolegę, by to zajęliście. Ale my pierwszy raz jesteśmy i... Tylko... No patrz, to macie wiozdówkę, jak jesteście pierwszy raz. Tam całkiem na zjeżdża, czyli tam sami zjeżdżają też. Aha, aha. No dobra. To jest no jasne, to może. No czyli nie mamy podjeżdżać tam pod same tak, te... Tak, końce to wyjebali taki to, sobie to, czyli faktycznie jest już fajnie, bo ja kiedyś to bawiłem to troszeczkę, tak zaczynałem takim długim sprzętem. Jest taka fajna objazdówka, nie? Ale naprawdę, kurwa, to trzeba jest to sprzęt. Dobra, dobra, okej. Okay. Gdzie pan mówi nie... Do końca nie robił mówię. Weźcie sobie wytyczki na wytyczkę. Ale tam możemy. Słyszę, weźcie, kurwa, nawet kiedyś się zorganizujcie, wystaw z padromę, zrobił wam tu przejazd, zapłacicie 150 zł, byście mieli, kurwa, ten przytor, ale bardziej elegancki, jak to powiedzieć. Dobra, to, takie... to od tej strony się tak, żeby nie żyć do końca, bo oni tam na tym prostym, kurwa, odcinku, to oni takie łyki tam odpierdalają, tam cały czas trwa pizda. Nawet jak
dzieci nie śpią, to kurwa okno uchylone, telewizor kurwa na całą pizdę i będzie słychać bardziej. Dobra, w porządku. Dostosujemy się. Zdówkę czy tam na dół, całkowicie na plaży bierze. No, to jest najbliższy. Okej, dobra. A więc z Kotiławy jesteś, nie? Ja z Kotiławy. A ja z Zatorunia. Kurwa, to znaczy tutaj ten, to ale po prostu. Ale my nie chcemy po to, że my chcemy tak na łonie natury. To jest też prawda. To dziękuję. Chodzi o to, że naprawdę jest taka nie, sytuacja. No dobrze, dobrze. Problem polega, nie wiemy w tym ostatnim, bo drugi, trzeci dom było to poruszone na zebraniu sołeckim i wójtowa powiedziała, przeszkadzają dzwonić, nie ma żadnego toru, tu nie ma nic prawa jeździć. Upublicznie to, żeby nie dojeżdżać. Nie chodzi o to, żeby wam zabronić, bo tak jak mówię, jakby mnie ktoś kurwa jeziora zabronił, to też by się wkurwił, nie? To, tylko żeby nie pod okno. No. Dobrze, dobrze. Dziękuję dobrze. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Dzięki. Ty widzisz, i znowu następny filmik. Wiesz, który to jest rok, powiedz? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie mam tego papieru, nie. Aha. Za grosze kupiłem. A będę mógł się tym przejechać? Dasz mi? Jasne. Dobra. To jest 125, niby 32 konie. Słuchaj, chcesz coś ode mnie? Wlepki chcesz? W kalendarze? Kupiec, nie jest. Nie, teraz zaczynam przygodę. Aha. No to poznasz. Masz gdzie schować? Mój też. Dobra, to no, nie, dam ci od razu, bo potem zapomnę i... To trzymaj. To jest ten... Tu masz wszystkich. Tu masz wszystkich. Wszystkich, co warto oglądać? No. To jestem ja. Potem dam ci naklejki, to sobie będziesz mógł nakleić. Ten cały Black Ops, no coś tam widziałem. To cały, ten cały Black Ops, no widzisz. Ja to widziałem nawet filmik, jak tam jakiś knapów przepytywałeś na patę. A, no. To trzymaj, później mi dasz, bo zgubię. Dobra, dobra, dobra. No, dobra. Wiesz co, mam ten najazd. Przyda ci się, żeby puknąć? Albo deskę? Nie wiem, mówiłem coś tam ciężkiego. Ciężkiego? Młotek masz? Marek ma młotek. Ja mam Honda, to dlatego mam wszystko. Bez młota to nie robota, nie? No, bez młota młotek nie robota. Nie wiem, czy będzie, no ale na pewno coś ciężkiego się znajdzie. Ojej. Co ty byś tam chciał? Takim kluczem mu zajebać. A młotka nie wziąłem. Trzeba się obu stronę skręcić, co? Może ci go podniesiemy, a ty jak to masz odkręcone, to może go czy pociągniesz. Nie wiem, czy to jest na przelot, czy to jest... Nie no, klucz masz. Nie, na przelot. Ośka na musi być. Dobra, jest. Nie mam młota. Nie, ale to jest od tym. Dobra, to nie idzie. A, bo tu jest taki par, widzisz, na tym. Tak, przy komarkach. Na... Jak to się nazywa? Fasolka, mimośród? Fasola. Ślimak, mimośród. Ślimak, tak. Jak powinien być łańcuch napięty mocno? Nie za mocno. A czemu czujesz, że masz mocno? Bo mi spadł. Aha. Może krzywotłowo. Generalnie i tu już źle, nie? Teraz tak... Może będzie jeszcze może zębatki. Być, tak. Ale ty zębatki nie masz już tu. Dwa palce. Co? No jest tak akurat. Tu nie masz zębatki już. A wiesz, wszystko po kolei, ta to jeszcze może być. Znaczy, no też już jej nie ma, ale tej to w ogóle. Tu masz same igiełki. A zębatka nie jest droga. A na które ci łańcuch spadł w stronę? Do środka? Na zewnątrz. Znaczy, taki był moment, że wiesz, pisanie tak. Oho, na takim dobra. Zakręcie ostrzejszym i... A poczekaj, przytrzymaj go. Przeleciałem i... No. Trzymasz? Ale już jest okej teraz, bo przed chwilą tą wisiał naprawdę, nie? Czekaj, czekaj. Taki prosty? Nie, dobrze. Wszystko. Marek jest specjalista no, na ciągu łańcucha. Tak, jo. Powinno mi jest okej koło. Jak będziesz wymieniał zębatki przód, tył, to jeszcze łańcuch wymień. No, ale to wszystko na raz się nie da. Tak. Ty toć klucz weź. Dopiero, bo tutaj ten. To jest najlepsze, co może no, być. Ja wiem, najlepsze dobra. Narzędzie. Dobra żaba, nie? Jo. Dobra, wyładowuję. Dzięki wam bardzo.
muszę Markowi pokazać, żeby tą stroną jechał, bo w dziurę wjedzie. To jest czynna. Ale kosmos. Tu jest czynna żwirownia. Co? Tu jest czynna. Czynna, ale widać, że też latają, nie? No. Kozak jest większy, nie? No. A duża może? Chociaż też się tam pod lasem ciągnie, nie? Za tymi modnikami. Gdzieś tu właśnie taki fajny jest podjazd, że długo jedziesz przez lasek i wylatujesz na górę do lasu. I to mi się wydaje, że tam jest gdzieś za tą koparką. Gdzieś w tych szonach. Co, jedziemy na to wyzwanie? No, jedziemy. Drugi raz jak przyjedziemy, to może trochę będzie ludzi znających teren, to będzie lepiej.
dalej gdzieś pod lasem wylądowaliśmy. I mamy podjazd. Tam są filmiki na lecie, tylko że chyba w tej drugiej góle. A Marek co, wywalił się? Nie wiem. No bo niech to mań tutaj. No to jest to z tego lasu, z las gwiazd, jak na Uzdowie. O, jest, dobra. Nie, jak na Osówce. Tutaj. Aha. Na YouTube. Tu się pytają. Fajna, długa jest ten. Do rozpędzy czy z lasu tutaj. No. Śmieci. Marek wjeżdża. Jedzie. Ciężko? Tak, tu fajnie jest, jak prosto pojedziesz, ładne miejsce do napędu jest. To dobrego, jest prostego, nie? Nie z łuku. Z łuku? Prostego, tu brać. No to z jej jedziemy. Także wiecie, ja was mogę podlapingować, nie? No. Czy trójka? Dwójka. Thank you.
Z tego lasu to nie wiadomo gdzie masz wjechać. Fajna. No jo. Ale i grunt inny, nie? Co? Grunt inny, masz się tego trzymać. No. Jak na kamieniołomie. Fajna trójkę. Czekaj, zobaczę. No co, widok? No, ale widok. Bartek, dzięki, że nas tu przyprowadziłeś.